Serdecznie witamy wszystkich hodowców. U kolegi Tomasza Rumińskiego byliśmy stosunkowo niedawno, kiedy prezentowaliśmy jego hodowlę, a on w tym czasie, jego gołąb w tym czasie reprezentował Polskę na wystawie, europejskiej wystawie gołębi pocztowych w Bucharesie. Ten gołąb, wiemy, zdobył złote, pierwsze miejsce, złoty medal otrzymał w kategorii Sportha. Tak, i tutaj kolega prezentował nam te gołębie, pokazywał rodziców tego gołębia, to przypomnę, tylko to były gołębie pochodzące, znaczy to były oryginały, rodzice tego gołębia 100% od Rolanda Fabera. I teraz też mieliśmy trochę gołębi młodych na sprzedaż. Znaczy może nie tyle co młodych, tylko na tamten okres te, które kolega miał na sprzedaż po prostu. Teraz mamy gołębie już rocznika 2016 i kolega nam je troszeczkę zaprezentuje, opowie o nich coś więcej. Proszę bardzo. Witam wszystkich hodowców. Chciałem zaprezentować młode, po gołębiach lotowych są. Są tylko po tych dwóch parach najlepszych z rozpłodu, reszta jest wszystko po gołębiach lotowych. No i to jest może tak pokrótce przedstawię, tylko na przykład są młode. No. To są młode w miskach jeszcze, tak? No, są takie, na przykład tu jest po Sączyku 25-31. Tomek, powiedz, to są takie młode, które mogą jeszcze być użyte do oblatania? To ja właśnie tak polecam, bym nawet je spróbować nimi lotować. Myślę, że mógłby ktoś coś, no, pocieszyć się z tych gołębi, coś dobrego mógłby wylatać. A to jest, tak myślę, też okazja, bo raczej każdy po najlepszych gołębiach lotowych zostawia dla siebie. A ja zrobiłem coś takiego, że podłożyłem po prostu już na lęk zimowy gołębie pod rozpłód, jajka od tych najlepszych lotowych. Teraz puściłem je tam w lutym w pary. Pierwsze jajka podłożyłem pod słabsze gołębie i zabrałem im jajka i jeszcze innym słabszym. I wtedy po jednym zostało, żeby już sobie karmiły. Nie? A pokaż może tego gołębia, którego masz akurat tam w tym miseczce. No, ja sam po sobie ktoś z tych najlepszych rodzin. Zobaczmy. No tu jest, po tym samcu właśnie go. Samcu. Ma numer 9542. Tak, pokażmy go taki, o to, malutki, młody, tak, o tak, co my tutaj siedzimy. Oczywiście zrobimy zdjęcia tym gołębiem, będziemy pokazywać. O, to młody, zdrowy, tak. Zaszczepione były? Już żywiątkę, jeszcze nie, ale będą szczepione w tym tygodniu. Czyli teraz. Ci, którzy nabędą, dostaną szczepione. Tak, już będą zaszczepione, jeszcze sam raz zawodów gołębie. Tego czarnego też masz coś? Znaczy ten to jest za słaby go, żeby po nich hodować. Ja po tych nie hoduję. Czyli postarałeś się, żeby to były po tych najlepszych parach, no, tak jak powiedziałeś wszystko. Są po dwa z tych najlepszych par, z tych lotowych. I one są teraz w tych kolejnych tam celach, przedziałach, tak? No tak, są tutaj może... Pokażmy tam tylko kilka takich strachów. Jest taki niebieski tutaj strych. No i się chowa, one są ładne odchowane, a nie wszystko po jednym było karmione, nie? On jest akurat po samicy. 71-50, to jest po tej drugiej parze od Rolanda. To jest samica, druga u mnie była w drużynie w kategorii B. Zdobyłem pierwszy ośrodnika Polski. Zapomnij, bo my mówiliśmy o tym gołębiu, który zdobył złoty medal, tak. Ale ty miałeś jeszcze gołębia, który czwarty był na wystawie ogólnopolskiej. Tak, to jej siostra była, tak? No tak. Właśnie. A ta jest z drugiej pary, ale też ma super wynik wylatany. Akurat ten młody jest po niej. Tak, ten młody. Ale podamy się też będą. Czyli one były chowane, tylko te młode wszystkie były chowane przez... Jeden był w gnieździe. Tylko. Tak, wszystkie były w jednym gnieździe. No bo po prostu po słabszych gołębiach średnich nie chowałem. Ta co była druga... Jest tutaj samiczka, to jest ta 71-92. Po niej też są dwa młode. To jest ta 71-92? Nie, 71-39, tak, przepraszam. To jest jej siostra, ta właśnie co była druga, nie? Siedmiu stasowych, a piąta w G, nie? Zobaczmy. Tak sam, bo ja już po nich miałem, mam zimowe młode uchowane. A tam młody taki bardziej w puszku jest, nie? Znaczy się, ten jest malutki teraz, tak, to są zrozumiałe jajka, no. Ale mam po niej podłożone, po prostu te małe zostaną dla mnie, co teraz są mniejsze, a te wcześniejsze będą rozprzedać. No chyba, żeby ktoś chciał wybrać potem, to nie mam zaznaczenia. Dobrze. To tak pokrótce, jeżeli chodzi o to. To przejdziemy dalej. Pokażemy jeszcze kilka innych gołębi. Też będzie, powiedzmy, no. A, bo tu jest para 38-21, samiczka, ale też mam ją z różnymi w kategorii A. Młody jeden jest tam u niej. A drugi jest tutaj, on ma 33 numer. Tak, 95-33. No, widać młode, ładnie zdrowe. Fał, widać kuleczki tylko. No i się nie dzieje, dobrze się chowają. Nie musiałem nic tam podawać, żadnych kleków. Kreski tutaj żółte, ładnie jest. I to jest po tej parze bezpośrednio syn w tamtym roku na młode, był drugim lotnikiem oddziału. Mm-hmm. Po nim tam będzie jeden gołąb akurat. Po nim tam wszystko miałem tylko dwa uchowane, dlatego jeden zostanie dla mnie, jeden będzie tu. No to pokażę teraz te dane. To jest kilka takich płodszych, ale te są już dla mnie odstawione tutaj. Już golobów się nie nadają. No bo są za bardzo rozwinięte. Nie? Mm-hmm. Tutaj będzie na tym gołębinku z kilka, a może pokażę.
takiego pstrego masz tam, tak? No to jest ta siostra tej 39, to jest 71-40. A to jest matka? Nie, to jest siostra. Matka ta będzie nie na sprzedaż, tylko tak. Ale to jest... I ona jest z tym samczykiem? Nie, akurat... Bo tam się działa akurat? No, leciał, ale tam jest z tym, ten drugi. I ta jest samica, miałem w kategorii Bejon w drużynie też. I ona ma 28 B wylatane. To jest jedna z tych sióstr po tej najlepszej parzy. No i po niej jest noc, taka ciemna w stylu. Też tak ciemny jak ona, nie? Ciemny pstry. Tak, to młody ucieka na sobie. A drugi jest tutaj położony, nie, tutaj jedną półkę wyżej. No numer mają po kolei wszystko, nie? To też jest takie. Też taki ciemnawy, strawy. Starał, widzę, o. To sobie poprzekładamy, nie? A jeszcze tam pokażę po tej dwuletniej siostrze z tych, z jeden też jest młody. Tam, a drugi będzie tutaj. No z tych samych, no najlepszych głębi, które hoduje tutaj. To jest pokażemy taki... teraz tamtego, tak? No, pokażemy. Będziemy... Także koledzy widzą wszyscy, jak, w jakim są, w jakim kondycji są te gołębie. Tutaj kolega nam też opowiedział właśnie, w jaki sposób je do sprzedaży przygotował. O, i jeszcze nam pokażę teraz jednego gołębia. Tam szczegółowo będziemy mieli zdjęcia i rodowody, także na pewno każdy to znajdzie. To te, po którym zabrałem, przełożyłem, to one teraz niosę dopiero później jajka, nie? Pierwsze były podłożone. I to jest ta siostra też tych najlepszych kotniczek, też 13 roku, 1141. I ona ma wylatane 17 coś 2 i mam ją w drużynie, ma 30 w B wylatane. Z czego ma jeden lot 25, a resztę ma 5, nie? Ma 3 czołowe konkursy, no jednego jej zabrakło, żeby zrobić taki wynik jak jej siostra, ale może w przyszłym sezonie. Dobrze. Znaczy w tym. I powiem, jest starszy, młody, na pewno tu jeden podłożony. 27-28 miałem numer, ten jest 27 akurat. Jest po samcu, takim starszym, 12-216, on jest niebieski. To takie długie loty dystans gołębi. Dobrze. To nic, to mamy już wtedy, wyrobiliśmy sobie o tych gołębiach wyobrażenie. Tutaj kolega nam je kilka pokazał, a za chwilkę będziemy robić zdjęcia. No i takie gołębie wstawimy na internet. Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w licytacji. Dziękujemy, do zobaczenia, dobry lot. Pozdrawiam.